Witam Was w kolejnej części Train. Oj, pająku, pająku. Jesteś na jedno uderzenie, ale i tak jesteś dosyć wredny. Tak samo jak nietoperze. Czy to mi w czymś może pomóc, jeśli bym to tak zrobił? Wydaje mi się, że nie do końca. Tam? To jest całkiem zabawne, że są ukryte fiolki w kwasie. To jest dosyć dziwaczne. No ale cóż, skoro tak gra chce. No ale dosyć dziwaczne miejsce, mimo wszystko. Okej. To za to dosyć groźnie wygląda. Czy to zablokuje w jakimś tam stopniu? Okej. To zablokuje to w jakimś tam stopniu. Powinien być bezpieczny. Prawie. Mam przerąbane. Dobra. Mam was. Okej, wybaczę, bo to też mi pomoże. Falone trójkąty. Okej, ten działa. I tak, moja walka z trójkątami nadal trwa, bo one i tak się dalej buntują. Nie chcą się robić tak, jak ja bym chciał. A was się tutaj troszeczkę zebrało. Chcemy połuczników, innych przeciwników, którzy się pojawiają tuż przed nosem i chcą sprawić mi jakieś zagrożenie. A wy co? Wy tacy cwani, co? Z całą pewnością mogę mnie tutaj jeszcze jakoś zranić. Jestem tylko pewien, skoro ja mogę to zrobić. To jeszcze zostali łucznicy jeden, okej. No, już cię nie ma. Całe mnóstwo fiolek dla mnie. Czy ty masz tyle siły, żeby to podnieść? Ojejku, masz tyle siły, żeby to podnieść, ale... To w niczym mi nie pomaga. Nie. Mogę to tutaj na dół? Ojejku. Znoszenie tego na dół jest dosyć... Niezbyt wygodny, ale jestem do góry. Dobra. I szybko przejdę tędy. Ech, ten blok. Gdyby go tutaj nie było. Ale mogę i tak tutaj przejść. Więc nie ma takiego dużego problemu. Czy to jest jedna taka wielka karuzela śmiechu? Może być całkiem zabawna, ale... Nie ma tutaj nic interesującego. Czy coś jest na drzewie? Najwyraźniej nie. Oj. A ty co? Jeszcze masz kolegę do góry, co? Już go nie ma. Już nie żyje. Trójkąt wygląda w taki sposób, gro. To nie jest kwadrat. To jest trójkąt, dobrze, że się teraz rozumiemy. A ty co? Myślisz, że jesteś w kolcach i jesteś przez to fajny? Więcej chcę, mnóstwo ich oto... karuzel.
No skoczę tu, oczywiście, że nie. Ale teraz oczywiście, że nie. Dobra. Trzeba to zrobić oczywiście sposobem. Mniej więcej takim. Starałem się jak najbardziej nie wpaść... nie tam, gdzie bym chciał. No to... żegnaj. Pożegnaj się ze swoim życiem, mój drogi. I lecimy dalej. No tak. Tam już jest rzecz, która może mi bardzo pomóc. Jeśli bym tylko nie zginął, no to teraz mogę mieć przechlapane i to bardzo, jeśli nie będę tak... jeśli nie będę dobrze skakać. Najlepiej było, gdybym tutaj stworzył jakieś trójkąty. Gro. Nie! Nie taki był plan. Dobra! Jestem tu! Z drogi! Z drogi. Dobra. To skoro was mam z głowy... O nie. A ty co się tak... Ja tu prawie umieram. Pozwólcie, że pójdę do checkpointa. Nie toperzyki. Tu jest całkiem miło i bezpiecznie. W pewnym stopniu. Mogę odzyskać połowę mojego utraconego zdrowia. Dziękuję bardzo. A ty co? Czy ktoś tu jeszcze próbuje mnie zaatakować, czy też nie? Oczywiście, że tak. No. Nic tam nie ma. Próbujcie sobie, ile chcecie. I tak nie macie żadnych szans. Powrót do takich miejsc, do tych jaskiń. Woda, okej. To jest bezpieczny grunt. A za chwilę pewnie będzie taki, który nie będzie zbyt bezpieczny. Okej. Tam no to jest bezpiecznie. Ale już słyszę całe mnóstwo pojawiających się przeciwników, którzy zapewne będą chcieli mnie szybko zlikwidować. Gdzie jest mój młot sprawiedliwości? Proszę bardzo. Masz. Wow, to było interesujące. Okej, teraz tylko dostać się do góry. Tutaj chyba będę musiał otworzyć tę bramę. Na karuzelę śmiechu! Jeśli tylko bym na nią wskoczył. O nie, mój drogi. No chodź. Tylko tu podejdź. A spotkaj się z moim młotem. Dobra, skoro wrogów mamy z głowy prawie, że oprócz tego jednego. O, a to skąd się tu wzięło? No cóż, nie będę narzekać, miło, że przyleciało do mnie. No tak. Naturalnie, że udało mi się skoczyć tutaj dobrze. Oni zbyt szybko mnie trafiają. Za każdym razem mi się to udaje. Teraz raczej bym nawet tego trójkąta nie zrobił. Okej. Tutaj tylko przeszkadza. Mam to. No to dźwignia. Jest. Tak się zastanawiam,
czy ja jednak dobrze ten trójkąt rysowałem? Rysowałem go zwykle tak, jak by stał jako platforma. Oczywiście. A to chyba tylko w taki sposób trzeba rysować, żeby za każdym razem wychodził. Albo i nie. Nie wiem. Ale to mnie teraz zastanawia. A przekonamy się tego jeszcze. Najpierw ci przeciwnicy ciągle się tutaj pojawiają, naturalnie. Okej, tutaj się przyda trójkącik. Okej, to nie działa. Teraz się tutaj tyle tych rzeczy potworzyło. Mogę na to łaskawie wskoczyć. Po prostu przejdę sobie. Znowu parć przeciwnicy. Może ich sobie już pominę. We must be close to the tower now. Our heroes broke through the gates of the evil tower and entered the forge where the undead prepared their weapons and armor. Looking down on them, the evil tower stood tall and menacing. This was the heart of evil. Jądro ciemności. Oh, this is not good. This smell reminds me of weapon forging. I have the best weapon of all. I to jeśli się dobrze... Jeśli dobrze myślę... Jeśli się nie mylę, jest przedostatni poziom w całej grze. No tutaj przynajmniej te kolce nie ranią. Choć mogę się jeszcze mylić co do tego. Może coś tu jeszcze jest. Więcej. Mogę tu ulepszyć? Mogę tu ulepszyć. A tutaj może ulepszmy jeszcze bardziej szybkostrzelność. I co tutaj? Olbrzymie obrażenia, powiadacie. Chyba umarł. Ale to chyba dlawy, ale nieistotne. Umarł. To się liczy. Wykorzystajmy ten młot. Chyba teraz za każdym razem w ogóle te pioruny działają, no ale no oczywiście mana się skończyła. Okej, już cię... Dobra, mam cię. Tędy jakoś przejdę. Chyba nie. To jest kuźnia. Przedarliśmy się w ogóle do tej wieży zła. Okej. Trzeba działać trójkątami. Bardzo zdradliwymi trójkątami, ale mam nadzieję, że się uda. To jest w ogóle, jak widzę, kilkupoziomowe. Czy tam coś jest? Tam coś jest. Nie jestem teraz magikiem. Widzę moją śmierć bardzo szybko. No i spłonąłem. Chyba się tam nie dostanę zbyt prędko. Chociaż może da się jakoś tędy tam dostać? Chyba też da się, ale... O nie, mój drogi. O, tu jest jeszcze ta kładka. To też niedobrze. Jak mam się dostać tam? Taki ty cwany, mój drogi. W sumie to mi trochę pomożesz, dostaniu się właśnie do tego... do tej miksturki. I przy okazji tutaj, gdzie chciałem, chociaż czy tam to się dźwignie, więc muszę się tam dostać jednak.
Ale czy uda mi się to? Na dół bym prosił, żeby zjechała. No i teraz mam problem. Chociaż może nie, bo ten trójkąt nadal tutaj jest. Więc... trójkąt jest, tylko że... już nie ma. Okej. No to mam troszeczkę przeklepane, bym powiedział. Wali to gdzieś tam, chcę dojść... z powrotem do punktu kontrolnego. Gdziekolwiek on nie był. Jeśli w ogóle był. Chyba nie. Chyba nie. O dobra, jednak jest. Ożywię moich bohaterów. Oj, to coś czuję, że będzie całkiem ciężka przeprawa. Teraz. I trochę znowu życia straciłem. Dobra. Trójkącik. I czy to jest już niżej? Dlaczego ty to robisz, platformo? Wracaj tu. O, masz tu być. Rozumiesz? Czy ty się palisz? Serio? To nie może się dziać. No po prostu nie może być prawdą. To jest prawdą. Tak też może być! Umieraj! Paskudo. Jejku. Brama otwarta. A sprowadzenie ciebie tutaj może być też dosyć niełatwym zadaniem. Zwłaszcza, że nie mam nikogo innego, kto by mógł mi w tym pomóc. Ale dobra. O! A ty skąd się to wziąłeś? Wziąłeś, ty... ty, platformo, ty. Ta. Widzę to dobrze teraz, ogólnie. Rzecz biorąc. Ale przeżyłem. Czy mój pierścień wskrzeszenia w ogóle działa? Chyba nie. I trochę się tego obawiam. Dobra. No tak. Trójkąt. Trójkąty są teraz drewniane, prawda? Trójkącik. Trójkąty, no właśnie. Trójkąty są teraz drewniane. A ty umierasz. O teraz. I tak mnie trafiłeś. Troszeczkę zblokowałem tą platformę, ale... no cóż. Uważam, że jakoś działa. Więc nie! Nie, 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 nie. Ty nawet nie próbuj mnie tutaj teraz zabijać. Ostatni poziom już widać pewne malutkie trudności. Użesz ty. Ale ty szybki. Młot sprawiedliwości za czas uruchomić. Olbrzymie obrażenia działają bardzo dobrze. No. A ty co tam próbujesz jeszcze zrobić? Nic sobie. Nikt cię tutaj nie chce, mój przeciwniku. Jest checkpoint nowy. Jakieś pocieszenie dla mnie. I... do widzenia panu. Dobra.
To zawsze działa na nich dobrze. A jak zadziałać tutaj trójkątami? Ach, trójkąty są takie pomocne. No, gdyby jeszcze działały dobrze, byłyby jeszcze bardziej. Okej. To też jest bardzo pomocne. Tylko jak to zrobić, żeby zadziałało tak, jakbym chciał? Kwadratem na pewno nie. On się tutaj oczywiście stopi i tak dalej. Będzie trzeba rozskakać tutaj szybko. Wow! Okej! Jakoś to ominąłem. Do widzenia panu. Oczywiście was się jeszcze więcej pojawia, ale to raczej problem nie będzie duży. Pa, pa. No i żegnam. O nie, 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 nie. Oczywiście ostatnia lokacja i całe mnóstwo wrogów musi oczywiście być, bo czemu by nie? A macie, macie i macie. No. Załatwione. Jeszcze tylko ten łucznik. Proszę bardzo. O. A ty co? I pyk. To moje miejsce uzdrowienia, mój drogi. Wyjazd. O. Ciekawe, jak to działa. A tam widzę skrzynkę. Dobra. Trzeba się tutaj dostać za pomocą trójkącika. What? Nie no, nie mam pojęcia czemu. Nie mam pojęcia. Okej. Z całą pewnością do czegoś mi się to za chwilę przyda. O! To ten mod naprawdę ulepszony działa naprawdę bardzo dobrze. Trafienie ciebie może się okazać trudne, chociaż teraz się udało. I w sumie teraz też. I teraz też. Okej. O! Dziękuję, gro, za współpracę. Teraz fajnie było, gdybym wskoczył jeszcze dodatkowo na ten trójkąt. Co może się okazać dosyć trudne. Chociaż teraz jestem na dobrym kącie. Prawie byłem na dobrym kącie. Chyba mogę na niego nawet doskoczyć bez problemów. O! Nie, tak po prostu na niego nie wskoczę. Ale mogę tutaj zahaczyć? Mogę tutaj zahaczyć. O nie, 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 nie. Nie przesuwaj mi tego. Tutaj już chyba w sumie nic nie ma. Tam jeszcze jest ta jedna skrzynka. Zastanawiające. I gdzie ja powinienem w ogóle pójść? Tylko oczywiście najpierw bym chciał jeszcze tą skrzynkę jakoś stamtąd wydobyć, ale... Będę musiał najpierw otworzyć raczej te kraty, żeby móc tam cokolwiek zrobić. Więc dobra. Chodźmy zatem tutaj. Za wysoko. Troszeczkę za wysoko. To mi też nie pomaga ani trochę. Ojej. Teraz
czasami postać jakoś tak nie chce skakać. Co nie jest zbyt miłe. Podest? Dziękuję. Nie. Nie. Ten śmiech też mi się nie podoba, ale chodzi mi bardziej o ten trójkącik. Dziękuję. Gro łaskawa gro. Zapomniałem, że mam teraz ten młot. A dobra, tutaj przejście mamy teraz zamknięte. O tak! Podoba mi się to. Zagrożenie ominięte. Z dużą łatwością. Oprócz tego, że zostałem tutaj troszeczkę dotkliwie zraniony, ale to już... ja wyleczę się jakoś. Teraz tędy. No. I będę mógł chyba jakoś się dostać do tej skrzynki za momencik. Prawdopodobnie jakoś. I nadal szczerze nie wiem jak. Bo chyba od każdej możliwej strony jest to w ogóle zablokowane. Więc... o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Dosłownie od każdej strony jest to zablokowane. No cóż, chodźmy niżej. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.